Witajcie w kolejnym wywiadzie z cyklu Mam Pasję. Dzisiaj gościmy w biurze o, u Anny Grzonkowskiej z firmy Tax Office. Witamy. Witam, 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 dzień dobry. Aniu prowadzisz firmę Tax Office, firmę, której zajmujecie się księgowością, wsparciem dla, biz dla biznesu. Opo opowiedz więcej o swojej firmie, o tym jak narodził się ten pomysł i czym się zajmujecie. Pomysł narodził się właściwie w momencie, gdy poczułam, że nie chcę pracować na etacie, czyli to już było, w, kiedy podjęłam swoją pierwszą pracę w biurze rachunkowym, był to staż. A co ciekawe, nigdy nie chciałam być księgową, marzyłam o tym, żeby być dziennikarką, natomiast w Bydgoszczy nie było takiego profilu w żadnym liceum. Dlatego właśnie trafiłam do Liceum Ekonomicznego, zaczęłam wiązać swoją karierę z pierwszym biurem rachunkowym, potem byłam główną księgową w dużym salonie samochodowym. Kierownikiem następnego biura, i właśnie wtedy powstał pomysł, że jestem gotowa i mogę założyć swoje biuro. Biuro powstało 4 lata temu, i zaczęło się tak, że siedziałam sama w domu i miałam wszystkie szafy wypełnione segregatorami, a po roku otworzyłam swoją pierwszą firmę, też na długiej, bo teraz mieścimy się przy długiej 47. Wcześniej to była Starówka Office, czyli takie y, biura coworkingowe. Tam zaczynaliśmy, a w tym momencie mamy już 15 pracowników. I co robimy? Rzeczywiście wspieramy przedsiębiorców już od tego pierwszego etapu, czyli gdy chcą otworzyć działalność gospodarczą, ale nie wiedzą jak to zrobić. Pomagamy im wybrać odpowiednią formę opodatkowania, czyli właśnie czy to będzie działalność jednoosobowa, czy może to być spółka prawa handlowego, na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. I mamy trzy działy w firmie, które tym przedsiębiorcom pomagają, czyli kadry i płace, książki przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa, czyli działalność gospodarcza i księgi handlowe. Porozmawiajmy trochę o pracy księgowej. Czy praca księgowej może być emocjonująca i pełna wyzwań? Właśnie, wszyscy myślą na ogół, że jest nudna, a wcale tak nie jest. Mamy szerokie grono klientów. To jest około 200 klientów, którzy mają przeróżne działalności gospodarcze, czyli firmy zajmują się różnymi działami gospodarki. I naprawdę jest ciekawie, każdy miesiąc jest u nas inny. To nie jest tak, że dostajemy tylko dokumenty, wyliczamy ten wynik, tylko tam się dużo dzieje. Każda z tych firm się rozwija, ma jakieś swoje pomysły, robi coś ciekawego. My z nimi rozmawiamy, nie dajemy im tylko takiego suchego wyniku, tylko staramy im się pomóc, żeby dobrze i rozsądnie podejmowali decyzje biznesowe. Także naprawdę jest ciekawie. Mhm. Natomiast myślę, że ze względu też na szybko zmieniające się prawo, wymaga to od Was dużego ślęczenia przed prze przepisami, książkami. Tak, właśnie też o tym chciałam wspomnieć, że dodatkowo tutaj rząd daje nam taki promyczek ekscytacji, ponieważ w nocy często zmieniają się przepisy, musimy to śledzić, a dzięki temu, że mamy tak dużo osób, to dzielimy sobie te szkolenia, mhm. czyli z danego działu idzie jakaś osoba, która potem przekazuje wiedzę pozostałym koleżankom, a dalej możemy pracować prężnie jako biuro. Także tak naprawdę jest ciekawie. Mhm. Widziałem ostatnio, że osiągnęłaś, osiągnęliście satysfakcjonujący wynik 400% wzrostu w półtora roku, jak do tego doszło? Jak to się stało? Co za tym stoi? Stoją za tym rekomendacje: Rekomendacje naszych klientów zadowolonych oraz również BNI. Ponieważ właśnie teraz, już dwa lata temu, przystąpiliśmy też do grupy BNI, gdzie współpracujemy z innymi przedsiębiorcami. To był dla mnie taki moment przełomowy, ponieważ klienci często się mnie pytają o to, czy mogę im polecić dobrego prawnika. Czy mogę polecić kogoś to zrobić? Danej stronę internetową, dobrego BH-owca. W BH znalazłam firmy, które rzeczywiście się tym zajmują, które są sprawdzone i rzetelne i my nawzajem pracujemy. Czyli dostaję klienta, pomagam mu założyć działalność, mogę mu polecić osoby, które pomogą mu na dalszych etapach i dzięki temu zadowoleni klienci polecają nas dalej, ponieważ możemy się nimi zająć kompleksowo w różnych dziedzinach. No i partnerzy z mojej grupy biznesowej również mnie wspierają, polecają, i właśnie stąd taki rozwój. To gdzie można was znaleźć? Jak do was dotrzeć, aby stać się waszym klientem? Można nas znaleźć, można znaleźć w internecie, można nas znaleźć na Facebooku. Tam też puszczamy dwa posty w tygodniu z różnej tematyki. Jest to tematyka biznesowa właśnie z różnych działów oraz takie ciekawostki, co się dzieje u nas. Można nas właśnie znaleźć na tej grupie BNI. My Mamy spotkania co środy. Zaczynamy już o 6.30, czyli dobrze zaczynamy poranek od. Takiego nadgonienia, co się u nas dzieje, od tego, żebyśmy się podzielili swoimi biznesami, i potem wracamy do pracy. Także to są takie miejsca. No i oczywiście tutaj na długiej 47 można nas znaleźć. Czekamy, zapraszamy. Poza pracą, wiem również, że aktywnie uprawiasz sport, startujesz często w biegach OCR. Zgadza się. Wyjaśni nam, proszę, na czym polegają biegi OCR. Biegi OCR polegają na tym, że wnik startujemy, a jak ukończymy, to czujemy się mistrzem świata. Że jesteśmy w stanie pokonać wszystko, że mogę przenieść góry, że jestem silna, najlepsza. Właśnie na tym polegają biegi OCR. A jak to wygląda w praktyce? To nie jest sam bieg, ponieważ tak jak już Ci wspominałam wcześniej, nie lubię samego biegania, nudzi mnie to i podziwiam osoby, które robią to wyczynowo, czyli biegają w maratonach, ultramaratonach, ponieważ ja bym nie potrafiła. Natomiast uwielbiam biegać i pokonywać dodatkowo przeszkody, czyli czołgać się w błocie, pod jakimi zasiekami, pokonywać ściany, czy chodzić też na multirigach. Multirig to jest taka przeszkoda, która składa się z elementów stalowych, które trzeba pokonać na rękach. A jak wyglądają Twoje treningi w trakcie tygodnia? Czy poza pracą znajduje się jeszcze czas na trening? Tak, i to jest właśnie plus tego, że posiadam swoją firmę, polecam. Znajduję czas na treningi i mogę to sobie dostosować tak jak chcę, czyli albo idę na trening rano, wtedy po prostu przesuwam to obowiązki firmowe, spotkania z klientami, albo robię to po pracy. Treningów w tym momencie mam, znaczy trenuję 5 razy w tygodniu i są to treningi zarówno siłowe, mam rozpisany plan treningowy przez trenera swojego, personalnego i w tym momencie urozmaicam te treningi, treningami pod stójkę w MMA. Także tak już bardziej kondycyjnie, żeby trochę się poruszać, i żeby w razie czego, jak nie będę mogła dojść do przeszkody, móc się przepchnąć. Ciekawe podejście, także nie chciałbym Ciebie spotkać na trasie w tej takiej sytuacji. A czy doświadczyłaś kiedykolwiek efektu przetrenowania? I jeśli tak, to jak sobie z nim poradziłaś, bo zapewne też wpływa to na funkcjonowanie w pracy, w życiu zawod zawodowym? Tak, doświadczyłam, jak sobie z tym poradziłam, zaprzeczałam. Czyli mój trener mówił, że jestem przetrenowana. Rzeczywiście tych treningów jest za dużo, ponieważ miałam nawet 10 godzin treningowych w tygodniu. Czyli sobie dokładałam tych treningów, było mi za mało, szłam na trening rano, potem szłam jeszcze wieczorem, i w momencie, gdy trener mi już nie pozwalał na trening siłowy, to właśnie chodziłam na poldens też przez 3 lata, czyli tutaj tak samo z, zwiększałam tą siłę całego ciała, albo chodziłam na MMA, czy szłam biegać. I dopiero po jakimś czasie zrozumiałam, że więcej wcale nie znaczy lepiej, że jeżeli zrobię sobie przerwę, dbam o sen, o to, żebym nie miała stresu, odpowiednie odżywianie, sobie tych sił jest więcej. Także to myślę, że też jest coś takiego, do czego trzeba dojść samemu, ponieważ rzeczywiście jeżeli słyszałam to od trenera, to zaprzeczałam i mówiłam, nie, jest przez cały czas za małe, ja czuję się słabsza, mam za mało treningu. Także to jest coś, tutaj właśnie skłaniam do autorefleksji. Mhm. Zapewne tak jak i w filmie, tak i w biegach czekają ci różne wyzwania na trasie. Co jeśli przydarzy Ci się kontuzja? Wiem, że z jedną kontuzją biegłaś. Natomiast tak. czy zawsze tak do tego podchodzisz? Zawsze uparcie dążysz do mety? Czy jednak zdarzały się też chwile, gdzie postanowiłaś zakończyć trasę przed metą ze względu na kontuzję? No Na szczęście nie musiałam zrezygnować z biegu. Rzeczywiście miałam taką jedną poważną kontuzję. Kiedy poszłam do szpitala, po tygodniu też znowu zaprzeczania, bo myślałam, że wszystko jest okej, okay, zaraz opuchlizna zejdzie, to się okazało, że to było bardzo mocne skręcenie i lekarz się dziwił, że jeszcze chodziłam i kategorycznie zabronił mi biec w przyszły weekend w biegu następnym. I wyglądało to tak, że skręciłam nogę, rzeczywiście zabolało mnie, skrzywiłam się, pobiegłam dalej. Ta adrenalina robi swoje, wytrzymałam. Dopiero odczułam ten ból po powrocie do domu wieczorem. Natomiast tak w tych pozostałych biegach Kontuzje były mniejsze, to są na no, jakieś siniaki, guzy, otarcia, czasem jest trochę krwi, ale nie było to nic takiego, co uniemożliwiałoby mi dalszy start. Także na szczęście nie miałam takiej sytuacji, natomiast y, może inaczej, bo też słucham swojego ciała, jak biegnę. Czyli jeżeli czuję, że danego dnia nie mam odpowiedniej formy, jest mi słabo, to też nie biegnę tak szybko, jakbym chciała, czego oczekuję od siebie, tylko biegnę w taki sposób, żeby tego ciała nie obciążyć. Także staram się to robić świadomie, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Mhm. Wydaje mi się też, że bieganie ma dużo wspólnego z życiem, to znaczy, że to, czego uczymy się w trakcie biegów tej wytrzymałości, tego podejścia do siebie, samodyscypliny. Samodyscypliny ma przełożenie do tego, w jaki sposób funkcjonujemy, co robimy na co, na co dzień. Czy też masz takie wrażenia jak tobie to bieganie pomogło w prowadzeniu firmy czy w innych aspektach życia? Też mam takie wrażenie i mam dużo znajomych sportowców i też właśnie osoby, które uprawiają sport i prowadzą swoją firmę. I rzeczywiście ma to duże znaczenie. Właśnie dlatego, tak jak powiedziałeś, uczy to dyscypliny, tego, żeby się nie poddawać, żeby realizować swoje cele, żeby je sobie też wyznaczać. Jest to też taka pewnego rodzaju świadomość. I to, gdy mogę przełamać swoje bariery, gdy uprawiam sport, powoduje, że potem nie straszne są mi jakieś problemy, które spotykają mnie na takim życiu codziennym. A prawda jest taka, że problemy będą zawsze, ich się nie da uniknąć, tylko kwestia jest tego, jak do nich podchodzimy. Także sport uczy też radzenia sobie z takimi problemami na spokojnie, z wyrozumiałością i z cierpliwością. Mm -hmm. Dokładnie, zgadzam się z tym. Myślę, że to bardzo trafna teza. Jeśli, jeśli już wspomniałaś o swoich planach, celach, to jakie plany, jakie cele czekają Ciebie w najbliższym czasie, zarówno na polu zawodowym, jak i na, w polu sportu? W polu sportu są to teraz treningi, zaczyna się jesień zima, to jest taki okres, w którym nie startuję w zawodach. Jestem dość szczupłej postury, jest mi po prostu zimno, bardzo łatwo mogę przemarznąć, dlatego tego unikam. Więc mamy teraz pół roku co najmniej do tego, żeby dobrze się przygotować do startów w przyszłym sezonie. Mamy swoją drużynę Harpagan Runners, także chłopacy też czekają, też trenują. Wspólnie będziemy teraz ustalać sobie plany treningowe, plus właśnie plany tych startów. No i zamierzamy ostro ruszyć w przyszłym sezonie. Mam nadzieję, że przynajmniej dwa razy w miesiącu może inaczej, trzy razy w miesiącu, w okresie wakacyjnym będę mogła wystartować w jakichś zawodach. Także to też zależy dużo od mojego partnera, czy się zgodzi na takie wyjazdy, ale taki mam cel sportowy i plus właśnie rozwijanie takich innych umiejętności. Tak jak powiedziałam wcześniej, to było Poldens, teraz jest MMA, stójka pod MMA, właśnie po to, żeby rozwinąć inne partie mięśni, i teraz temu MMA też trochę się poświęcam i zwracam ku niemu uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o firmę. To mamy teraz też takie plany, aby przyjąć inny rodzaj klientów. Jak zaczynaliśmy, tych klientów było dużo takich mniejszych. W tym momencie skupiamy się na tym, aby przyjmować klientów, którzy mają duże firmy, które do tej pory miały księgowość u siebie wewnątrz. My jesteśmy w stanie im zaproponować takie rozwiązania, które pomogą im ograniczyć koszty czyli tego rozrastającego się y, działu księgowego, który w sumie no, nie zarabia na firmy, tylko jest rzeczywiście kosztem plus kosztów około pracowniczych. My możemy zrobić to taniej, a przede wszystkim mamy większą wiedzę. Nas jest więcej, chodzimy na szkolenia, na kursy. Mam naprawdę niesamowity zespół i zajęło mi to 4 lata, żeby skompletować taki skład, jaki mam teraz. Dziewczyny są fenomenalne. W jakichś sytuacjach kryzysowych, gdy musimy coś zrobić nagle, potrafią się przemieścić z jednego zespołu do drugiego, po to, żeby zrobić coś terminowo i żeby było dobrze. Także jesteśmy gotowi na to, żeby przyjąć takich większych klientów i na to właśnie czekamy i to właśnie planujemy. Mm -hmm. Duże wyzwania przed Tobą widzę, za to. Trzymamy kciuki. Oczywiście, informacje o filmie, jak i o drużynie, o której wspomniałaś, znajdziecie na dole, w poście, w op opisie tego filmu. Wspomniałaś też o trzech startach w miesiącu, tak jeszcze do tego nawiążę. Wydaje mi się to dość sporo, także za to trzymam kciuki też. Jednak wspomniałeś też wcześniej o tym, że na Twój najdłuższy bieg to było 15 km z przeszkodami. Jak długo się do tego przygotowywałeś? Jeszcze tak, może na zakończenie, o to zapytam. Gdyby ktoś też chciał w takim biegu z przeszkodami wystartować, to jak uważasz tak od zera do takiego startu, ile trzeba poświęcić czasu? To wykorzystam tutaj słowa mojego znajomego, trenera personalnego, który powiedział, że do takiego biegu trzeba się przygotowywać całe życie. Dlaczego? Dlatego, że ja też byłam całe życie aktywna. I jeżeli ktoś zaczyna ze sportem, to nie jest tak, że można się przygotować w 6 miesięcy, ponieważ trzeba rzeczywiście rozwinąć to ciało pod różnymi względami. Oczywiście można pobiec, tak? bo można wstać z kanapy, można pobiec w takim biegu, ale to się może zakończyć kontuzją, bólem plus wizytami u fizjoterapeuty przez długie, długie miesiące. Także jeżeli ktoś do tej pory nie uprawiał sportu, to oczywiście każda forma rozpoczęcia uprawiania sportu jest bardzo dobra. Natomiast tutaj z takimi biegami radzę, żeby podchodzić do tego rozsądnie, żeby zaczynać od takich krótszych biegów i żeby rzeczywiście biec w miarę swoich możliwości. Czyli na początku powoli pokonywać tylko te przeszkody, które można i zachować zdrowy rozsądek i mieć odpowiednią drużynę, odpowiedni zespół, który będzie wsparciem. Jakim mottem, przesłaniem chcesz się z nami podzielić na zakończenie? Jakim mottem? że nie zawrzeć tego w jakimś jednym zdaniu. Natomiast y, uważam, że ważne jest to, żeby rzeczywiście dbać o siebie, żeby realizować swoje marzenia i żeby się nie bać. Bo tak jak powiedziałam, problemy będą zawsze, trzeba sobie po prostu z nimi poradzić. Dziękujemy. Naszym gościem była Anna Grzonkowska z firmy Tax Office. Dziękuję bardzo.